Roman Wilhelmi. Urodzony 6 czerwca 1936 roku w Poznaniu. Zmarł 3 listopada 1991 w Warszawie. Polski aktor teatralny i filmowy. Jeden z najwybitniejszych polskich aktorów w historii. Urodził się jako najstarszy syn Zdzisława i Stefanii Wilhelmich. Miał 2 młodszych braci, Eugeniusza i Adama. W dzieciństwie został przeniesiony przez rodziców za niesforne zachowanie do szkoły podstawowej z internatem Kolegium Kujawskiego Księży Salezjanów w Aleksandrowie Kujawskim. Właśnie tam wystąpił w swojej pierwszej sztuce i odkrył zamiłowanie do aktorstwa. Absolwent Akademii Teatralnej imienia Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie z 1958 roku. Aktor teatralny warszawskich teatrów, Teatru Ateneum, wystąpił w licznych pierwszoplanowych rolach filmowych. Cztery pancerni pies, Zaklęte rewiry, Kariera Nikodematyzmu. Często charyzmatycznych. Grane przez niego postacie były charakterystyczne, co w dużej mierze należy przypisać jego osobowości. Prezentował aktorstwo w różnych gatunkach filmowych, od debiutanckich kina historycznego przez dramat. Bez znieczulenia 1979, Akcje, Prywatne śledztwo, Po komedii, Kariera Nikodematyzmy czy Alternatywy 4. Zmarł na raka wątroby. Został pochowany na cmentarzu Wilanowskim w Warszawie. Pierwszy związek małżeński zawarł w 1958 roku z Danutą, późniejszą dziennikarką. Drugie małżeństwo zawarł z Mariką Koller. Węgierską tłumaczką z tego związku pochodzi syn Rafał. Po rozwodzie w 1976 roku trudna sytuacja Mariki zmusiła ją do emigracji z synem do Austrii. Największą popularność przyniosły mu niewątpliwie role w serialach, w które wcielił się w niezapomniane postacie. Do najważniejszych z nich należał przede wszystkim Cztery pancerni pies, rola Olgierda Jarosza, Lalka jako Kazimierz Starski, Kariera Nikodematyzmy jako sam Nikodem Dyzma oraz Alternatywy 4 jako niezapomniany Stanisław Anioł. Do ciekawostek o Romanie Wilhelmim można zaliczyć fakt, iż był też również aktorem dubbingowym. Swój głos podłożył na przykład do pana Gąsienicy w utworze Alicja w Krainie Czarów. Początkowo odrzucił propozycję zagrania tytułowej roli w Karierze Nikodematyzmy, gdyż niechętnie postrzegał wszelkie seriale. Kiedy oznajmiono mu jednak, że zastąpi go Jerzy Sztur, co było zwykłym blefem, ostatecznie Wilhelmi zgodził się w tym filmie wystąpić. Brał również udział w castingu do Faraona, jednak Jerzy Kawalerowicz ostatecznie obsadził w roli Ramzesa Jerzego Zelnika.